Znaczy się, jestem siebie, witam was bardzo serdecznie, właśnie dostałem w tyłek strzałą od szkieleta. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Cave Block. Słuchajcie, już tutaj nam się zapanoszył jakiś pan szkielet. Ja, stojąc przy tych szkieletach już dłuższą chwilę, udało mi się ubić 30 poziom, który dzisiaj wykorzystamy do enchantów. I myślę, do zrobienia naszej super turbowędki, którą zaplanowaliśmy ostatnim razem. A was na samym wstępie chciałbym poprosić o to, żebyście zostawili obowiązkowo łapkę w górę pod spodem. Słuchajcie, spróbujmy zrobić jakiś taki, wiecie, poświąteczny, jakby nowy próg łapkowy, powiedzmy 3000 łapek w górę i będę zadowolony. Wystarczy, w zupełności. Nie musi być więcej. Naprawdę. Tak. Dokładnie tak. Słuchajcie, mam pytanie do was, jak wam święta minęły? Mi minęły naprawdę mega, mega znakomicie. Jestem mega zadowolony, miałem czas, żeby spotkać się z rodziną, żeby troszkę jakby odpocząć od wszystkiego. I słuchajcie, właśnie dlatego wracam dzisiaj do was. Jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zaczniemy. Pamiętajcie, że możecie kupić koszulki z wzorem Cave Block i nie tylko na sklepie zio.titres.com. I słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się specjalną rzeczą. Zajmiemy się rzeczą, jaką będą kaktusy. Wykopałem specjalną przestrzeń na kaktusy. Tutaj o sobie to zaplanujemy. Zrobimy sobie obok tych farm melonów i dyń, które są tutaj i które świetnie działają, świetnie prosperują i zaczynają nam powoli tutaj zbierać te wszystkie rzeczy. Ubiorę się może w moje rzeczy od razu, słuchajcie, które również sobie przeenchantujemy dzisiaj jeszcze prawdopodobnie, bo mam 30 poziom. No i tak jak mówiłem, później na pewno sobie zrobimy jeszcze te dwie wędki razem, tylko problem jest taki, że one kosztują aż 14 poziomów, także trochę to zajmie. No i jeszcze, słuchajcie, a propos kilku takich drobnych rzeczy, livestreamy. Na pewno będzie jeden livestream, albo i nawet dwa livestreamy z Cave Blocka niedługo, także pamiętajcie o progu łapkowym, bo to też mnie zmotywuje może do szybszego zrobienia. Jeden z livestreamów, który zrobimy, będzie dotyczyć koordynatów, słuchajcie. Mamy dwa koordynaty, które są jeszcze niezwiedzone i mamy jeden portal do znalezienia. Trzeba będzie przekopać wszystko w okolicy i znaleźć po prostu, co się znajduje na tych koordynatach. Myślę, że jeden livestream poświęcimy właśnie w tym celu, bo te koordynaty mogą być dość trudne na przekopanie. I następnie, słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz, to pewnie zrobimy livestreama z łapania główek witerów z netheru, ale to jeszcze też przed nami. No i tak, słuchajcie, z takich rzeczy, które nam zostały jeszcze ważne do zrobienia, zbierz 32 wełny, nadal nie posiadamy żadnej owcy, mamy jedynie pająki, a z pająków, słuchajcie, oczywiście możemy z nitek zrobić sobie wełnę. Nie mamy chyba wszystkich parwników? Chociaż nie mamy chyba wszystkie, wiecie co? Największy problem może być tutaj z ośmiornicami, ale ośmiornice to nie będzie problem, bo ja wiem, jak wywołać, żeby ośmiornice nam się pojawiały. Potrzebujemy odpowiednio duży zbiornik wody, który będzie się znajdować powyżej chyba 40, a poniżej 60 poziomu, coś takiego, no nie pamiętam dokładnie. Także mamy wszystkie barwniki teoretycznie. Znajdź wszystkie jaskinie. No i tutaj, tak jak mówiłem, zostały nam jeszcze te miejsca. Znów enchantowaną książkę z wody. W tym celu nasza turbowędka nam się tutaj przyda. Dwa witery, mówiłem, główki sobie złapiemy. Pokonaj dwa smoki, end jeszcze przed nami, także to też. Wszystkie sadzonki drzew, no liczę na to, że wszystkie sadzonki drzew będą w pomieszczeniach, których jeszcze nie znaleźliśmy i tak dalej, słuchajcie, tutaj jeszcze parę rzeczy zostało, ale nie ma co się martwić, bo jeszcze pewnie sporo czasu to wszystko zajmie. Dzisiaj się zajmiemy, tak jak mówiłem, kaktusami. Tutaj był jakiś jeden samotny kaktus, ale wolałbym go przenieść właśnie z tego miejsca i tą przestrzeń już zagospodarować tak, jak planowałem wcześniej, do takiego miejsca, takiego, wiecie, rekreacyjnego. Będzie ładnie, będzie park, może jakieś drzewo, ławkę coś zbudujemy, sadzawkę tutaj z wody zrobimy czy coś. No i słuchajcie, oczywiście, tak jak pamiętacie prawdopodobnie, nasze krowy, które tutaj się rozmnażały, znaczy same się nie rozmnażały, ale rozmnażaliśmy, one nadal, słuchajcie, tutaj świetnie sobie prosperują. Jeśli ich tutaj oczywiście kilka wyklikamy, one zaczną się rozmnażać, mniejsze krowy zaczną wypychać, większe krowy, jeszcze większe krowy i te największe krowy, słuchajcie, wiem, że są tylko dwa rodzaje, małe i duże, ale nadal te największe krowy dopływają sobie do góry, płyną windą i wypadają, słuchajcie, z tego miejsca, tak jak parę odcinków temu to robiliśmy i tutaj właśnie takie miejsce przygotowałem. Tutaj zrobiłem jeszcze schody, żeby można było szybciej wejść w to miejsce, tak poza odcinkiem. No i nadal, słuchajcie, trzeba będzie przygotować dla pozostałych zwierzaków tutaj również takie drobne udogodnienia. Tak się zastanawiam, jak to wszystko zrobić. Króliki zamurowane, podokańczałem ściany, jeszcze tylko tylne ściany zostały tutaj w tym miejscu do zrobienia, ale to zrobimy sobie już później, nie ma co tutaj, słuchajcie, się martwić. Tak jak mówiłem, dzisiaj kaktusy. Będziemy robić to na 4 kaktusy. Nie ma sensu chyba wybierać tego więcej, bo po co mi kaktus? Szczerze, słuchajcie, no będąc pod ziemią, spróbujcie znaleźć mi jakieś w miarę fajne jakby zastosowanie dla kaktusa, bo jedyne jakie znalazłem to jest albo śmietnik w tym momencie do niszczenia przedmiotów, albo zielony barwnik może, nie wiem, no jakoś tak ciężko powiedzieć, wiecie? Dobra. W każdym razie, tak jak mówiłem, musimy przygotować sobie tutaj specjalne miejsce. Specjalne miejsce, które będzie miało dokładnie 5 na 5 kratek przestrzeni. Okej, myślę, że tutaj o je sobie ustawimy. Czyli będziemy mieli tutaj o 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj o również 5. Czyli dotąd o. W tym miejscu, słuchajcie, znajdzie się hopper. Hopper, który będzie
z tego miejsca, jakby czekajcie, jeszcze tutaj planuję chwilowo, hopper, który by był z tego miejsca, podłączony do systemu hopperów, które są tutaj i wpadają do tej skrzynki, tak żebyśmy mieli tutaj melona, dynię i również te kaktusy podłączone do tego jednego miejsca i wszystkie byśmy z jednej skrzynki sobie łapali. Tylko się zastanawiam, słuchajcie, bo tak to miejsce nie jest zbyt symetryczne. Jakbyśmy dali tutaj sobie belkę, i przesunęli z tego miejsca w to miejsce. Myślę, że to będzie w miarę optymalne i tak to sobie zrobimy, słuchajcie, także przekopmy się tutaj dalej. I tutaj w tym miejscu postawimy sobie 4 kaktusy. Najprostszą farmę kaktusów robimy bez dziwnych jakichś tutaj udziwnień. W tych miejscach będą się znajdowały kaktusy, one będą rosnąć i będą rozpadały się o bloczki, które będą na suficie. Ale musimy jeszcze przygotować specjalną jakby tutaj rynnę, która będzie prowadziła wodę. Okej. I robimy tak, słuchajcie, wodę wylewamy w tym miejscu. Woda nam dopływa do samego tego miejsca. W tym miejscu będzie hopper, który będzie łapać kaktusy, które sobie wyrosną, a my, słuchajcie, je stawiamy od razu w tym miejscu. I teraz tak, światło. Ostatnia rzecz, która nam tutaj potrzebna jest do tego, chociaż ja bym doświetlił jeszcze może trochę bardziej to pomieszczenie. Wiecie, bo tak jest trochę ciemno. Ale z racji tego, że oczywiście nie mam już więcej... Nie mam więcej pochodni, chociaż patrzcie, to jakieś nadmiarowe pochodnie się znajdują w wielu miejscach. O, po co mi tutaj dwie pochodnie na przykład? Proszę, doskonale, od razu mi wystarczy. Zrobimy sobie tak, jedno oświetlenie tam w ścianie. Także stawiamy sobie tu. I po drugiej stronie w tym miejscu. I teraz, słuchajcie, jeszcze ścianę może byśmy udekorowali jakoś. Też mnie to zastanawia, czy można by było to jakoś fajnie tutaj sobie zrobić, żeby to wyglądało jakoś w miarę fajnie i przyjemnie. Wiecie co, weźmy materiały, spróbujmy to obudować na razie jakoś. No i dobra, mamy troszkę materiałów, słuchajcie, tak jak wstępie planowałem, chciałem tutaj postawić sobie te belki, okej. Okay. I teraz tak, będziemy mieli wgląd przez tą ścianę jakby. I jakby to zrobić, żeby fajnie wyglądało? Wiecie co, zrobimy tak, tutaj bloczki, w tym miejscu już będzie hopper. Hopper, który będzie podłączony do tych hopperów, które są tam. I jakby to teraz, kurde, no patrzcie, dawno nie miałem takiej zagwozdki, bo troszkę niesymetrycznie zaczął mi wychodzić mój cały plan, a wiecie, ja jestem tutaj zwolennikiem symetrii, żeby wszystko było równo i tak dalej, a tutaj widzicie już to pomieszczenie nie zgadza się z układem tego pomieszczenia. Tutaj to wszystko miałem problem z podłogą, na livestreamie to robiłem, nie wiem, jeśli byliście, napiszcie w komentarzu koniecznie. Tamto pomieszczenie udało mi się zrobić w miarę symetryczne, ale to nijak się nie klei tutaj tego wszystkiego, to się nie klei, tutaj zrobiłem tą łowiarkę, która też jest taka wyrwana z nie wiadomo kąt. Kurczę, nie wiem jak się za to zabrać. Wiecie co, zrobimy chyba po prostu w ten sposób. Umieścimy szkło, może w tych dwóch miejscach. Tak, zrobimy szkło, trzeba będzie się postarać, słuchajcie. Ale o, jeszcze mogę szkło kupić u tego villagera ewentualnie. To też jest taka fajna, fajna możliwość na zdrowie. Słuchajcie, w tym miejscu, tak jak planowałem, trzeba byłoby te ściany od razu przygotować. Także też przemyślmy jak to zrobić. Tutaj o, hopper. I sprawdźmy jeszcze jedną ważną rzecz, czyli dokąd mniej więcej... O nie, tu woda! Tu jest woda! Co tu robi woda? Czekajcie. Co tu... Halo, co tu robi woda? Bo ja się zastanawiam teraz... Zaraz. Ta woda służy nawodnieniu tego bloczku. A w którym miejscu mamy najbliżej hopper teraz? To mnie zastanawia. Tutaj był chyba hopper. Halo, hoppery idą tam? Tak, w tym miejscu jest hopper, słuchajcie. Czyli musielibyśmy zrobić kilka jeszcze hopperów, które by nam podłączyły to do tego miejsca. Czyli tutaj o, moglibyśmy zrobić... Nie mogę tego bloczku rozkopać, bo tutaj jest minecart. Minecart z hopperem. Więc musielibyśmy zrobić 1, 2, 3, 4, 5, 6 hopperów, które nam wystarczą do tego, żeby podłączyć cały ten system. Także słuchajcie, w drogę i robimy. Wiecie co, tak sobie tutaj myślę, że moglibyśmy wykorzystać na przykład dioryt w formie udekorowania, chociaż ja nie jest to najpiękniejszy blok, ani diorytu, ani granitu jakoś specjalnie nie lubię. Andezyt jeszcze ma jakiś taki całkiem ładny wygląd. Jeśli weźmiemy sobie ten polerowany i połączymy go na przykład ze stone brickiem, kurczę, nie wiem, no chciałbym tą ścianę za kaktusami tutaj przygotować, wiecie, i tak... Tak się teraz zastanawiam, jak byśmy mogli to zrobić, żeby to ładnie wyglądało. Tak to sobie zrobimy i myślę, że tak to będzie po prostu musiało wyglądać. Także słuchajcie, jeszcze jeden szybki timelapse tutaj i wszystko sobie przygotujemy. No dobra, wygląda to na pewno lepiej niż wyglądało, kiedy to był goły stone. Jeszcze ten sufit ewentualnie można by też zrobić z czegoś. I myślę, że po prostu wykorzystamy ewentualnie ten sam schemat, który tutaj orobiliśmy. Czyli zrobimy tak, słuchajcie, tutaj zrobimy taki na bazie troszkę jakby krzyża. W ten sposób postawimy sobie o stone bricka, tutaj o również i tutaj o, a resztę wypełnimy tak jak robiliśmy wcześniej diorytem. I ten dioryt, słuchajcie, zaraz, ja tutaj się zastanawiam, coś chyba źle zaplanowałem.
O, dokładnie tak, tutaj powinien być Stonebreak, chociaż tego miejsca w ogóle nie będzie widać. Teraz się zastanawiam, czy jest sens z kolei takie miejsca robić. Także wiecie co, zalepmy to sobie tak na razie, a to miejsce również sobie zakleimy. I teraz pytanie, po co zio robisz aż tutaj takie miejsca, które nie widać i po co robisz aż od góry do dołu, to wszystko takie. A już wam mówię, mianowicie, nasze bloczki, bo jeszcze nie zrobiliśmy tego, o co będą pękać. W momencie, jak będą pękać bloczki kaktusa, te kaktusy bardzo mają taką ulubioną tendencję do tego, że wskakują na różne półki. Na przykład takie miejsce jest już stosunkowo niebezpieczne i zastanawiam się, czy na pewno je tutaj zostawię, czy nie zakleję na przykład blokiem glowstone na tego miejsca. Właśnie w tym celu, żeby kaktusy, które zeskakują, nie wskakiwały na to miejsce. Bo one lubią, one uwielbiają, kaktusy kochają to po prostu, słuchajcie. Także naprawdę, to jest taki stuprocentowy pewnie, że tak będzie się działo. Dobra, zrobimy tak. Tutaj mamy ostatnią część naszego miejsca, także tutaj wypełnimy sobie też diorytem. Pochodnia miała być tam na górze. Nie wiem, czy mi ta pochodnia nie spadła przypadkiem na kaktusa, także może być już po niej. Szybko musimy sobie w takim razie ogarnąć takową. Czekajcie, skąd możemy ukraść pochodnię, żeby się za ciemno nie zrobiło nigdzie. Chyba w tym miejscu jest taka mało potrzebna. Także od razu weźmy. O, patrz, ja miałem jednak dwie jeszcze. Także dobra. Rozświetlamy sobie w tym miejscu. Czyli robimy światło tu. Mamy jasno. No, stosunkowo jasno. Hopery. Słuchajcie, no tak. No przecież to jest bardzo ważna rzecz, żeby tutaj podłączyć to wszystko. Robimy tak i lecimy już teraz prosto w to miejsce. Czyli podłączamy hopper. O ten hopper. Robimy tutaj takie miejsce specjalne. I słuchajcie, woda. Woda była ważna, bo wodą musimy jeszcze tutaj nawilżać jakby tą ziemię. A tą ziemię nawilżymy sobie, jak będzie woda w tym miejscu się znajdować. Także od razu ją sobie wyleję tutaj. Dobra. I możemy zakleić sobie to miejsce, które mamy tu. Proszę Państwa, myślę, że docieramy do tego miejsca, w którym będziemy mogli... Co ja zrobiłem? Będziemy mogli zakończyć tutaj nasze kaktusy, jakby, że już będą gotowe. Ten kaktus już pierwszy wpadł, także dobrze, już słuchajcie, wiemy, że przynajmniej działa. I teraz tak, jak zrobić, że kaktusy ładnie tutaj nam odpadały i żeby spadały nam właśnie z tego miejsca. Fajnie byłoby użyć bloczki, które będą bardzo mało miejsca zajmować, a takimi bloczkami na przykład mogą być trapdory, bo trapdory jest traktowany jako pełny blok. Proszę, nawet mam doskonale, słuchajcie, tutaj trapdory. I taki trapdor możemy ustawić na suficie. On będzie prawie w ogóle niewidoczny, a o niego będzie rozpadać się kaktus. I w tym momencie, słuchajcie, mając takie dwa trapdory, kaktus, który jakby rośnie do góry, chociaż nie jestem pewien, czy on teraz na pewno się rozpadnie. Czy on nie powinien mieć jeszcze jednego bloku wyżej? Nie, nie powinien mieć. Tak, dobrze jest. W tym miejscu, słuchajcie, ten kaktus rośnie do góry, rozpada się o ten bloczek, który jest tutaj lub tutaj. I mamy oczywiście, słuchajcie, kaktusa, który płynie prosto do hopera. To, co spłynie do hopera, wpadnie do skrzynki i tutaj mamy już całe tutaj nasze rozwiązane problemy i kłopoty, jakie mieliśmy wcześniej. Tutaj widzę jeszcze jeden andezyt powinniśmy postawić w tym miejscu chyba. Chyba się zgadza. A tutaj jest woda. Tak, tutaj jest woda w tym miejscu, także też tutaj nic nie popsułem w tym wszystkim. I teraz tak, czy my to jeszcze moglibyśmy jakoś ładniej zabudować? Zrobimy to może tak. W tym miejscu. O, teraz strasznie ciemno się tam robi. Chciałbym, żeby chociaż takie pojedyncze okienko było, żebyśmy widzieli, co tam się znajduje. Zróbmy może w ten sposób. No i to tak wygląda, no spoko całkiem. Dobra, raczej nie powinno być jakoś tutaj specjalnie źle. Mówię, zrobimy sobie tutaj szkło ewentualnie, albo coś innego jeszcze, kurde. Nie mam pomysłu za bardzo jak to ten. Napiszcie mi, jakie macie pomysły ewentualnie, żeby to oddzielić tą część. No i mamy to mniej więcej przygotowane. Także mamy gotowe w tym momencie kaktusy, melony, dynie, no i mamy oczywiście naszą automatyczną farmę do robienia na jednej kratce ziemniaków, zboża i innych tym podobnych, różnych, przeróżnych rzeczy. I słuchajcie, z kolejnych rzeczy, jakie chciałbym zrobić, to bardzo chciałbym zrobić farmę grzybów, ale jeszcze nie wiem za bardzo, jak się za nią zabrać. Także będę musiał to przemyśleć koniecznie. Niedługo pojawią się prawdopodobnie jeszcze odcinki Redstone z zio, w których będziecie mogli dokładnie zobaczyć działanie wszystkich mechanizmów, które porobiliśmy tutaj. Jak one działają, jak to wykorzystać, słuchajcie, u siebie na swoim świecie. I myślę, że niedługo zbliżymy się również do tego, żebym opublikował tą mapę, jakbyście chcieli sami pograć. Także też bądźcie przygotowani na to, to już pewnie niedługo, słuchajcie. A tymczasem ja się będę z wami żegnać. Także dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, stawiacie łapkę w górę. Pamiętajcie, że próg 3000 łapek przybliży nas do tego, żeby był live stream niedługo właśnie serii Cave Block. I co życzę wam, słuchajcie, miłego tego dalszego tygodnia. No tutaj zaraz weekend, wiecie, ten tydzień taki krótszy trochę wypada, także będzie fajnie, fajnie. Poprzedni odcinek, jak i wszystkie inne macie w tym momencie na ekranie końcowym i trzymajcie się, na razie i cześć!